Witam Państwa serdecznie na webinarium organizowanym przez Akademię Przedsiębiorczości, organizowanej przez Fundację Przedsiębiorczości REWAS. Muszę Państwu powiedzieć, że cieszę się, że tutaj jest aż tyle osób, bo to jest niesamowite, że w tym dzisiejszym dniu jesteśmy w stanie tutaj się tak zebrać i po prostu pobyć ze sobą chwilę. Zresztą ja jestem przekonana o tym, że ta dobra energia, która jest wysyłana tutaj w tych komentarzach, łącznie z tymi serduszkami niebiesko-żółtymi, że ona zrobi dużo dobrego. Proszę Państwa, słowo ode mnie o sobie. Przez 16 lat pracowałam jako matematyk na różnych szczeblach edukacji, od szkoły podstawowej po uczelnię wyższą. Od 6 lat zajmuję się etykietą biznesową, savoir-vivrem, wizerunkiem i wystąpieniami publicznymi, bo w pewnym momencie zauważyłam ogromny kryzys norm zachowań wśród młodych ludzi i zdałam sobie sprawę z tego, że bardziej niż macierze, całki i wyrażenia algebraiczne przydadzą im się takie kompetencje ludzkie, jak właśnie umiejętność wystąpień publicznych, umiejętność obycia takiego w różnych środowiskach, nie tylko towarzyskich, ale i biznesowych. A że nie było takiego programu, to pomyślałam sobie, że taki stworzę. No i okazało się, że w szkole tego nie chcą. W szkole tego nie chcą, mam nadzieję, że kiedyś zechcą, dlatego pozostają mi fundacje i po prostu firmy, które realizują programy związane właśnie z savoir-vivrem, etykietą, ogólnie przyjętą kulturą, i z czego bardzo się cieszę, dlatego bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie na to spotkanie tutaj z Państwem. Proszę Państwa, ja będę tutaj zerkała na te komentarze, więc mam nadzieję, że uda mi się tutaj na bieżąco, zresztą Pani Elżbieta powiedziała, że będzie tutaj dla mnie takim wsparciem. Gdyby pojawiło się jakieś pytanie, Pani Elżbieto, takie, które bym nie zauważyła, to bardzo bym prosiła o pomoc, bo nie ukrywam, że właśnie powiedziałam, że nie korzystam z prezentacji podczas swoich szkoleń, bo dla mnie bardzo ważny jest taki kontakt wzrokowy z odbiorcami, przynajmniej taki, żebyście Państwo czuli, że ja do Państwa mówię, czyli patrzy się w ekran kamery, a nie na ekran monitora. Dlatego dzisiaj to też będzie dla mnie wyzwanie korzystanie z tej prezentacji. Ale z czym ja dzisiaj do Państwa przychodzę? Dzisiaj przychodzę z autoprezentacją i wystąpieniami publicznymi, choć mam takie wrażenie, że ten temat jest bardzo oklepany, ale jak się okazało, coraz więcej badań pokazuje, że umiejętność przemawiania przed ludźmi, wystąpień i umiejętność wystąpienia przed ludźmi, powiedzenia czegoś z sensem, tak aby ich zaciekawić, aby zwrócić ich uwagę właśnie na to, z czym przychodzimy, okazuje się, że jest to kompetencja przyszłości. Ludzie zaczynają lubić mówić, w związku z tym warto jest pochylić się nad tym, jak to robić dobrze, bo pamiętajmy, że do realizacji nie przychodzą te pomysły, które są najlepsze. Do realizacji przychodzą pomysły, do których uda nam się przekonać odpowiednie osoby, a umiejętność odpowiedniego występowania przed mniejszą, większą grupą, umiejętność autoprezentacji wpływa nie tylko na nasze samopoczucie, nie tylko podnosi naszą pewność siebie, wzmacnia poczucie naszej wartości, ale przede wszystkim nam łatwiej jest przedstawić jakiś projekt, kogoś do naszych racji czy pomysłu przekonać, i jest to umiejętność, która jest niezbędna niezależnie od branży zawodowej, stanowiska czy miejsca, jakie zajmujemy w hierarchii danej firmy. I bardzo Pani Ireno, dziękuję za ten komentarz wsparcia. Myślę, że tak, absolutnie się z Panią tu zgadzam. Uczniowie potrzebują takich umiejętności właśnie ludzkich, takich, aby, wiecie Państwo, doczekaliśmy takich czasów, gdzie dostępność produktów, usług, treści, nawet tych treści, z którymi ja dzisiaj tutaj do Państwa przychodzę, ona jest tak. My możemy zdobyć informacje w sekundę, my możemy kupić coś w sekundę, i to spowodowało, że jesteśmy tak przebodźcowani tymi wszystkimi produktami, informacjami, że ludzie zaczynają szukać czegoś więcej, także w kontakcie z drugim człowiekiem, takim face to face lub takim online. Szukają szacunku, poczucia ważności, koncentracji tylko na nich, a nie na wszystkich innych rzeczach dookoła. I to są elementy, o których dzisiaj będę mówiła. Dzisiaj powiem o dwóch rzeczach. Przede wszystkim przedstawię dwie takie najprostsze metody,
dzięki którym można stworzyć krótsze lub dłuższe wystąpienie, przedstawienie, autoprezentację przed większą, mniejszą grupą, bo to często jest tak, że te wystąpienia publiczne, Pani Ewo, z wykrzyknikiem, Panie Czesławie, słucham Pana. Dobrze, nie wiem, czy tutaj coś się zadzieje. W każdym razie większość osób autoprezentacje i wystąpienia publiczne kojarzy z takim dużym wystąpieniem na scenie, a przecież okazuje się, że codziennie mamy do wykorzystania umiejętność wystąpienia publicznego, bo czasem jest tak, że musimy wznieść jakiś toast, że musimy jakieś przemówienie powiedzieć na jakiejś uroczystości rodzinnej. Ostatnio zostałam poproszona o wygłoszenie mowy pogrzebowej podczas ceremonii. Są takie sytuacje, rozmowa kwalifikacyjna to jest też umiejętność przemawiania, przedstawiania, autoprezentacji, więc ta umiejętność ona przydaje się nam w każdej sytuacji. I dzisiaj przedstawię dwie takie struktury, które pomogą młodym ludziom, nam samym, ja też z nich korzystam, do tego, aby stworzyć przemówienie, które będzie dynamiczne, angażujące odbiorców. To będzie jedna część, a druga część to będą takie najważniejsze rzeczy. Nie ukrywam, że ten czas jest po prostu dla mnie zabójczy. Ja już czuję oddech po prostu tego zegara i pani Elżbiety z tyłu. Ale wiem, że pośpiech nie jest dobrym tutaj wsparciem, więc postaram się tutaj. Zostaniemy, pani Doroto, dziękuję. A druga rzecz, na co warto zwrócić uwagę w przypadku wystąpienia publicznego, czyli jak sobie radzić z tremą, jak z emocjami, jak z dykcją. Więc to są te rzeczy, o których sobie porozmawiamy, bo muszę Państwu powiedzieć, że szkolenia, które prowadzę z etykiety, z savoir-vivre, właśnie czy z wizerunku, z wystąpień publicznych, to nie jest wykład, to jest rozmowa, bo trzeba przyznać, że każdy z nas, już tak jak Państwo, jesteście bardzo doświadczonymi osobami akurat w tym temacie, ale każdy z nas w jakiś sposób już funkcjonuje, czy w tym temacie, czy w temacie etykiety na przykład stołu, czy etykiety precedencji, czyli pierwszeństwa w kontaktach, czy zawodowych, czy towarzyskich, bo każdy z nas wyszedł z jakiegoś środowiska. Moim celem nie jest tutaj zrobienie z Państwa królowej angielskiej wystąpień publicznych, tylko jest, ja mam jeden cel, dać Państwu szansę na to, abyśmy mogli zestawić to, co powszechnie stosowane, z tym, co zgodne z normami etykiety i obycia, bo nie zawsze to, co powszechnie używane, jest właśnie zgodne z tymi normami, a coraz więcej osób zaczyna dostrzegać w tym wartość, bo trzeba przyznać, że pandemia też spowodowała, że i do tej komunikacji nauczyciel-uczeń, wykładowca-student, no trochę wdarło się takiej byle jakości ze strony uczniów, że gdzieś tam jest taki luz, a jednak są takie osoby, które cenią sobie tą kulturę, zarówno słowa, jak i zachowania. Dobrze, w takim razie mam nadzieję, że mogę tu przesunąć prezentację. To, co powiedziałam na początku, my wystąpieniem publicznym mamy dać do zrozumienia naszemu odbiorcy, że ma do czynienia z osobą kompetentną, wiarygodną, autentyczną, ma wzbudzać zaufanie. Biznes i życie towarzyskie lubi spokój, dlatego też my naszym wystąpieniem publicznym mamy dać poczucie spokoju i bezpieczeństwa naszemu rozmówcy. I teraz, się okazuje, że dla uczniów mam dwa sposoby, dla nauczycieli mam trzy, w razie jakbym tam nie zdążyła. Są trzy struktury do zbudowania krótkiego wystąpienia. Po pierwsze, najkrótsze i to jest takie najprostsze chyba to wystąpienie, trzy razy powiedz, czyli powiedz, co chcesz powiedzieć, powiedz to i powiedz, co powiedziałeś. Dla wielu uczniów, odbiorców jest to najlepsze, co może być. Przykład. Proszę Państwa, dzień dobry Państwu. Przychodzę dzisiaj do Państwa z informacjami na temat naszego webinaru. Podczas tego webinaru będę chciała poruszyć temat dotyczący wystąpień publicznych. Proszę Państwa, podsumowując, podczas tego webinaru powiedziałam Państwu o tym. Ta, 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 ta. Powiedz, co chcesz powiedzieć, powiedz to
i powiedz, co powiedziałeś. Ludzie lubią takie klamry na początku i na końcu. Warto też to stosować przy takich krótkich przemówieniach. Druga rzecz, storytelling. To jest też oklepane słowo, ja za tym nie przepadam. Ale mam takie wrażenie, że ten storytelling, wiele osób uważa, że on w ogóle jest w biznesie nie do zastosowania. Guzik, prawda? Ludzie, którzy słuchają nas, tak jak Państwo, potrzebują dwóch rzeczy. Może niekoniecznie dzisiaj, bo dzisiaj jest specyficzny dzień, ale podczas przemówienia, słuchania jakiegoś wykładu, rozmowy z kimś, potrzebują dwóch rzeczy. Merytoryki i rozrywki. Potrzebują elementu zaciekawienia, a zaciekawi ich przede wszystkim historia. I teraz pytanie do Państwa, tak żebym mogła po prostu łyk herbaty wziąć. Czy przytaczane historie przez mówcę muszą być prawdziwe? Jak Państwo myślicie? Czy jeżeli ja teraz zacznę Państwu opowiadać jakąś historię na zasadzie, rozpoczynam przemówienie. Proszę Państwa, muszę Państwu powiedzieć, że dokładnie rok temu rozpoczęła się moja przygoda z portalem biznesowym LinkedIn i wtedy zdarzyło się coś niesamowitego. I teraz pytanie, czy taka historia musi być prawdziwa? Ja czytam odpowiedzi. Ja wymyślam swoje. Nie, muszą być wiarygodne, tak? Mhm. Ja tutaj, proszę Państwa, czytam, ja przytaczam prawdziwe, może nie musi, okej. Fajnie, że są takie podzielone zdania. Myślę, że nie muszą, nie. Czy przytaczane przez mówcę historie muszą być prawdziwe? No to muszę Państwu powiedzieć, że ja przytaczam bajki chińskie. Super. Nie, jest to... Nie jest to warunek konieczny. Mhm. Tak. No to proszę Państwa, to powiem tak, że nikt z nas, jak tutaj siedzimy po drugiej stronie ekranu, nie lubi być oszukiwany. I eksperci z zakresu wystąpień publicznych twierdzą, że coś, co opowiadamy, a jest wyssane z palca, jest bardzo łatwe do odczytania. Nasze komunikaty niewerbalne, które towarzyszą opowieści prawdziwej, są połączone i spójne z tym, co werbalnie przesyłamy i daje to element takiej wiarygodności. Kiedy my jesteśmy spójni z tą historią, czyli ona jest gdzieś nasza, wydarzyła się w naszym życiu albo słyszeliśmy ją, że ona naprawdę ktoś ją doświadczył tej sytuacji, to nasze ciało współgra z tym i widać, że to jest prawdziwe. Jeżeli jesteśmy w tym spójni, to oczywiście zyskujemy na wiarygodności, a potem już jest łatwo o to zaufanie, które jednak jest podstawą budowania relacji czy tworzenia więzi. Jeżeli młodzież przyłapie nas na kłamstwie, stracimy ich zaufanie. Pani Izabelo, bardzo dziękuję Pani za ten komentarz, dlatego że jeżeli wystarczy, że ktoś złapie nas na jednym kłamstwie, coś, co zostaje podważone raz, my zaczynamy wątpić w pozostałe inne rzeczy. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja miałam taką sytuację na LinkedInie, na tym portalu biznesowym, którym działam. Mam jedną osobę, która mi bardzo kwieciście komentuje wszystkie moje publikacje dotyczące etykiety. I któregoś razu przygotowywałam się do publikacji, no akurat było, że tam pracownicy podjadali sobie jedzenie z lodówki i ciekawa byłam jakichś badań, chciałam jakieś artykuły i proszę mi wierzyć, że no przejrzałam tam kilka artykułów i kiedy dałam publikację na ten temat, okazało się, że ta pani wkleiła fragment jakiegoś artykułu i ja mówię, Boże, ja już to gdzieś czytałam. Okazało się, że pani po prostu skopiowała, chciała zabłysnąć czy pokazać się po prostu z jak najlepszej strony, być może miała bardzo dobre intencje, ale co to spowodowało w mojej głowie i sercu, że ja pomyślałam sobie, że wcześniejsze komentarze być może też były po prostu wzięte z jakichś artykułów i publikacji. Więc to jest prawda, że kiedy ktoś przyłapie nas na tym, że historia przez nas opowiadana nie jest prawdziwa albo wymyślona, my możemy ją czasem troszeczkę no,
przełożyć na nasze, albo zadać pytanie do tej publikacji, jak Państwo myślicie, bo ja na przykład to bym tak nie zrobiła, albo ja bym się w tym źle czuła, można zaczepić, ale wymyślanie historii pod daną sytuację nie jest dobre. Zaleca się, jeśli chodzi o historie przytaczane, po pierwsze, żeby ona jednak była prawdziwa, po drugie, żeby dotyczyła danej sytuacji, danej grupy odbiorczej, wydarzenia, danego przedsiębiorstwa. No jak ja bym teraz Państwu zaczęła tutaj opowiadać jakieś z kosmosu, to się ma nijak do tego, więc to musi być też spójne. Jeżeli nie mamy takiej historii, to po prostu to sobie odpuśćmy. Trzecia rzecz, zadaj im pytanie. I teraz zdarza się tak, że my zaczynamy wystąpienie publiczne od pytania. To jest bardzo dobre, bo nie ma nic lepszego niż zaangażowanie i wejście w dialog z publicznością. Tak jak tutaj Państwu dziękuję za wszystkie odpowiedzi, które tutaj padły. I teraz zdarza się tak, że ja zadaję pytanie, na przykład, proszę Państwa, kto z Państwa uważa, że jedzenie owsianki na śniadanie jest zdrowe? Każdy z Państwa, który tutaj siedzi, ma już z tyłu głowy odpowiedź. Tylko każdy siedzi tak. Kiedy mamy salę i grupę odbiorczą, zadajemy w klasie takie pytanie, ludzie mają odpowiedź, ale nie wiedzą, co mają z nią zrobić. W związku z tym pytania sądujące to są pytania takie, w których zadajemy je zaczynając. Kto z Was? Który z Was? Która z Was? Komu z Was przydarzyła się taka sytuacja, że kiedy przechodził przez przejście dla pieszych, nagle zapaliło mu się czerwone światło w połowie drogi, ręka do góry. Napisz w komentarzu OK, podnieś łapkę do góry. Czyli my zadając takie pytanie, musimy automatycznie dać informację, co ktoś ma zrobić z tą odpowiedzią. I wtedy ludzie oczywiście podnoszą rękę, jeżeli się z tym zgadzają. Pytania sądujące, czyli my od razu mamy informację. To jest taka sonda. Więc to jest ważne w pytaniach sądujących. Zadajemy pytanie i od razu mówimy, co ktoś ma zrobić. Proszę podnieść rękę do góry, proszę wstać, proszę coś tam. Co ma zrobić z tą odpowiedzią? Bo my tę odpowiedź już mamy w głowie. I druga grupa pytań to są tak zwane pytania dyskusyjne, czyli pytania otwarte. Na przykład zadaję pytanie. Co Państwo uważają za najważniejszy element podczas pierwszego kontaktu, podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Oczywiście mogą się pojawić w głowach jakieś odpowiedzi i znowu w zasadzie są odpowiedzi, ale nie wiemy, kto ma udzielić. W związku z tym pytania dyskusyjne są po to, żebyśmy wywołali kogoś do odpowiedzi, do dyskusji. Czyli proszę bardzo, żebyście Państwo mi teraz odpowiedzieli, co jest dla Państwa najważniejsze podczas pierwszego kontaktu, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, i o odpowiedź poproszę panią w drugim rzędzie w blond włosach. No to pani się tam poprawia i mówi, dla mnie najważniejszy jest uśmiech. Dobrze? I wtedy robimy manewr, odwracamy się do flipcharta, czy na przykład, jeżeli jest to spotkanie online, zapisujemy odpowiedź. Odpowiedź na to samo pytanie, poproszę pana w drugim rzędzie w koszuli w kratę. Pan siedzi sobie i mówi, dla mnie najważniejszy podczas tego jest kontakt wzrokowy. Dobrze, proszę bardzo, zapisujemy kontakt wzrokowy. I w pytaniach dyskusyjnych ważne są dwie rzeczy. Przede wszystkim wskazanie przynajmniej 5 osób przy grupie 20-osobowej o odpowiedź, chyba że jest ktoś chętny, to się zgłasza. I druga rzecz, zapisanie tych odpowiedzi, bo te odpowiedzi mają nam posłużyć, tak jak sama nazwa mówi, do przeprowadzenia jakiejś dyskusji. Zadanie pytania podczas wystąpienia publicznego to jest bardzo ciekawy element, szczególnie kiedy wystąpienie trwa około pół godziny i dłużej, dlatego że to rozrusza publiczność, to daje coś takiego, to jest taki pik uwagi, że nadaje taką pewną dynamikę temu naszemu wystąpieniu. W związku z tym ważne jest, aby mieć świadomość tego, że kiedy dobry mówca stosuje zasadę, żeby mówić
trzeba słuchać. Czyli ja muszę widzieć, co dzieje się na twarzach, w postawie, w komunikatach niewerbalnych moich odbiorców. Jeżeli ja widzę, dlatego tak ważne są te kamery, nad czym bardzo ubolewam, że uczniowie nie włączają tych kamer, bo jest trudniej, ponieważ my w kontakcie z drugim człowiekiem działamy no, na dwóch płaszczyznach, na płaszczyźnie wartości i tutaj dajemy nasze przygotowanie, naszą merytorykę, wiedzę, nasz profesjonalizm oraz na płaszczyźnie formy, czyli jednak dostosowujemy nasz wizerunek, nasze zachowanie, nasze słownictwo, nasz język do naszego odbiorcy po to, aby cały ten komunikat był jak najlepiej rozumiany. I teraz jeśli ja patrzę na publiczność i widzę, że ona zasypia, że ktoś tam patrzy w telefon, patrzy na zegarek, patrzy, czy nie ma pajęczy na suficie, to jest to dla mnie sygnał, Brok, ogarnij się, dawaj jakieś pytanie albo coś, historię jakąś, jakiś dowcip. Dlaczego te stand-upy cieszą się taką popularnością? Bo ludzie tam opowiadają swoje historie, zadają pytania. Kto z was w pandemii coś tam, Lotek, jakieś takie pytania. Ludzie to lubią, lubią zaangażowanie. I to są te trzy rzeczy, które według mnie pozwolą uczniom, młodym ludziom, każdemu zbudować wystąpienie, przemówienie przed zarządem, przed uczniami, przed, przy obronie pracy dyplomowej. Jak przygotowywałam studentki z Wydziału z Uczelni Łazarskiego w Warszawie, no to one mówią, kurczę, to jest świetne, że można wykorzystać storytelling, że można zadać pytanie, że można zaciekawić właśnie takim wątkiem, żeby skupić uwagę odbiorcy, bo to jest najważniejsze i to powinno być najważniejsze dla mówcy. Czy są do tej części jakieś pytania, proszę Państwa? Dobrze, nie ma pytań? Nie ma, super, bardzo dziękuję za kontakt, wszystko jasne. To jest w ogóle dla mnie bardzo dobre i bardzo Państwu za to dziękuję, że Państwo tak szybko odpowiadacie, dobrze powiedziała na początku. Bo, przepraszam za mój głos, nie wiem, za dużo już, czwartek wieczór to już za dużo. Dobrze, proszę Państwa, dobre zakończenie. Och, to jest w ogóle, muszę Państwu powiedzieć, że trochę jestem niezadowolona z tej prezentacji, dlatego że ja sobie tak ładnie przygotowałam, żeby pojawiały się te punkty, wiecie Państwo, się wyświetlało tak po kolei, takie, ja sobie tam wzięłam animację, takie przypłynięcie, a to się okazuje, że jest wszystko widoczne od razu, ach, to nie po mojemu. Ale mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczycie następnym razem, jak będzie okazja, to tutaj już zadbam o to, żeby było tak jak trzeba. Najgorsze zakończenie. Dziękuję Państwu za uwagę. Z mojej strony to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję, było mi bardzo miło. Absolutnie nie. My naszego odbiorcę musimy zostawić z czymś. Dlatego ja tutaj dałam takie przykłady. Na zasadzie, proszę Państwa, podsumowując to, czego dziś się dowiedzieliście podczas naszego spotkania, podczas mojego wystąpienia, dziś porozmawialiśmy sobie o... Chciałabym Wam zostawić z jedną myślą. Odbiorca, który wychodzi z naszego spotkania, on ma mieć poczucie, że on dostał jedną z trzech rzeczy. Albo zagrzało go to do roboty, albo coś poczuł, albo się coś dowiedział. I ważne jest, aby wyznaczyć sobie tak zwany one message. Kiedy ja się szkoliłam w Brian Tracy i Maciek Orłoś z Robertem Kozakiem nas egzaminowali, to my mieliśmy za zadanie wystąpienie, taki krótki speech, to było dwuminutowy i wychodząc na scenę zostawialiśmy na kartce napisane tak zwany one message. Jaki ja mam cel mojego wystąpienia? Co ja chcę, aby zadziało się u moich odbiorców? Co ja bym chciała? I robiłam swoje wystąpienie, po czym zakończałam je. Maciek otwierał kartkę, patrzył, jaki jest one message i każdy po kolei z osób, które były obecne na sali, mówiły, co dostał, co ja chciałam mu przekazać tym wystąpieniem. Bo prawda jest taka, że ludzie lubią gadać, zresztą to widać, rolki robimy, nagrywania, jakieś wideo i tak dalej. Tylko po co? Jaki jest mój cel? Ja mam czasem takie wrażenie, że ludzie włączają kamerę, robią live'a, robią jakieś nagranie. Ja siedzę, oglądam 15 minut i ja nie wiem, w jakim to jest celu. Po co to jest? W związku z tym warto jest, żeby to było, żeby był tego wydźwięk. Po co my się tutaj spotkaliśmy? W jakim celu? I jeżeli ten one message z kartki był taki, jak ci odbiorcy napisali, zadanie było zaliczone. Jeżeli było rozbieżne, to znaczy, że mój komunikat, który ja przekazywałam, w ogóle
odbiorcy po prostu źle to odebrali. Odebrali to źle, bo były, forma była niedobrana, może słownictwo było nie takie, zachowanie, akcent na rzeczy, które nie były ważne. W związku z tym ważne jest, aby też zostawić z takim podsumowaniem, żeby ktoś pomyślał, no w sumie to dużo było rzeczy, ale tak czasem nie jest tak, że no jak ci się podobało, jak było? No w sumie to o czym było, co było? No, a kiedy my zrobimy zakończenie takie, które jest podsumowaniem takich, chciałabym Państwa dzisiaj zostawić z tym, z tym i z tym, albo dzisiaj podczas tego spotkania chciałam zwrócić Państwa uwagę na trzy rzeczy, na dwie rzeczy, na jedną najważniejszą rzecz. I taka klamra podsumowująca nas zostawia właśnie tego ucznia, on wychodzi, on się coś dowiedział, on coś, tak jak na przykład właśnie na rozmowie kwalifikacyjnej czy coś. Dobrze, jeżeli to jest jasne, o Jezu, jesteście Państwo w ogóle cudowni. Pani Marzeno, dziękuję, Pani Beato, dziękuję, nawet bardzo dziękuję Pani Marzeno. Dobrze, dalej, jak Ci poszło? Co jest, to jest w ogóle pytanie mojej mamy. Ja jestem z rodziny wielodzietnej i moi rodzice bardzo, mieszkałam na wsi, więc moi rodzice bardzo przywiązywali wagę do tego, abyśmy byli wykształceni, bo uważali, że to jest bardzo ważne, za co im dziękuję. Ale zawsze było tak, jak przychodziłam ze szkoły, to mama pyta, miałaś sprawdzian z fizyki? No miałam. No i jak ci poszło? I wie, nie wiem, mamo, no pani nie sprawdziła. No ale jak czujesz? I to było pytanie, które mnie rozwalało. Ja mówię, no ale jak ja czuję? No, więc my czasem mamy coś takiego, że pytamy, jak czujesz? Więc pytanie do Państwa. Jak Państwo myślicie, co powinno być parametrem oceny takiego wystąpienia? Na jakiej podstawie my powinniśmy powiedzieć sobie, poszło mi dobrze, albo skiepściłem. Jak Państwo myślicie? Co powinno być parametrem oceny wystąpienia publicznego? Jak ja sama powinnam je ocenić? Czy dobrze, czy nie? Na jakiej podstawie? Jak Państwo myślicie? Że poszło mi dobrze, albo poszło mi niedobrze? Na jakiej podstawie ja dzisiaj o godzinie 19 z minutami, kończąc spotkanie z Państwem, powiem sobie, było fajnie. Tak, jestem zadowolona. Na jakiej podstawie mogę tak powiedzieć? Reakcje ludzi, zaangażowanie, zadawanie pytań, aktywność uczestników, zaangażowanie, odzew ze strony odbiorcy. Aha, nie nadążam! Nigdy mi się jeszcze tak tego nie zdarzyło, proszę Państwa. Tak się czuję, brawa. Tak, to się czuję. To się czuję, zaangażowanie. Okej. Okay. Tak, więc proszę Państwa, bardzo dziękuję za te odpowiedzi, jest cudownie tutaj z Wami. Przepraszam, że tak na ty, ale po prostu czuję już, że coś się dzieje, jakaś chemia. O, już dzwonek. Tak, to jest fajne, że już dzwonek tak szybko zleciało, tak, to jest fajne. Ja Państwu powiem, jak jest według ekspertów od wystąpień publicznych, bo dla mnie osobiście bardzo ważne jest to, co Państwo tutaj piszą, czyli zaangażowanie odbiorców, aktywność, dialog prowadzony z odbiorcami. Ale najważniejszą rzeczą, którą podają rozmówcy i podała jedna tutaj osoba, pan Filip Dula, jest zrealizowanie celu. Ja przychodzę tu w jakimś jednym celu. Mam do zrealizowania pewną pracę i może być tak, że Państwo, gdybym teraz włączyła kamery, będziecie mieli przygnębione miny, bo sytuacja polityczna nie nastraja. Mogło się coś zadziać u Państwa w domu, jesteście pokłóceni z mężem, coś z dziećmi, migrena, coś się dzieje niedobrego i możecie Państwo mieć po prostu smutne miny. Możecie nie mieć chęci do zaangażowania się w dyskusję. Możecie po prostu być, bo być i tyle. A ja, będąc przed Państwem, mogę się dwoić i troić, ale nie powinno mieć dla mnie to aż tak wielkiego znaczenia w ocenie mojego wystąpienia, bo ja nie mam wpływu na to, jak moi odbiorcy się czują i czy to, co się dzieje w tej chwili, jest dla nich priorytetem, tak jak dla mnie. I oczywiście to zaangażowanie, ono jest cudowne,
Pani Doroto, dziękuję. To zaangażowanie jest cudowne, ja też się uwielbiam i jest ono dla mnie bardzo ważne. Natomiast ważne jest, żeby przestawić sobie w głowie, że ja przyszłam tu w realizacji pewnego celu i to, czy udało mi się kogoś rozśmieszyć, rozbawić, że ktoś się dobrze czuł, to jest wartość dodana tego spotkania, ale nie powinno mieć to względu na to, że na zadowolenie. Moje zadowolenie powinno wynikać z tego, że udało mi się zrealizować cel. Czyli jeśli mama pyta mnie, czy jesteś, jak czujesz z tą fizyką, to powinnam jej powiedzieć, mamo, zrobiłam tyle, ile mogłam. Tyle umiałam, napisałam wszystko, co umiałam, czyli zrealizowałam cel, który sobie założyłam i koniec tematu. Jestem zadowolona, bo więcej i tak bym z siebie nie wykrzesała. W związku z tym czasem jest tak, że uczniowie mówią, czy studenci, Jezu, wyszedł ktoś z egzaminu i mówi, Boże, skiepściłem, Boże, on miał taką minę, że po prostu nie, no oblałem jak nic. A się okazuje, że pan miał jelitówkę i tylko czekał, aż ona skończy, żeby po prostu polecieć do toalety. Okazuje się, że my bierzemy do siebie emocje ludzi, a naszym celem powinno być właśnie ten one message. Dobrze, przechodzimy dalej. Z włączonymi. Ciepły i spokojny głos przedmówcy może zrobić bardzo wiele. Dokładnie, tak. Proszę Państwa, pytanie do Was. Czy ukrywać emocje podczas wystąpienia publicznego? Jak Państwo myślą? Nie, nie, nie. Czytam, ja nie umiem, nie. Przepraszam Państwa za ten głos. Zależy, jakie emocje. Kontrolować. Do pewnego stopnia ukrywać. Na przykład negatywne są ważne. Nie wiem, ja mówię całym ciałem, ale słuchają super. Zależy jakie. Tak, to muszę Państwu powiedzieć, że Państwo czują przecież. Nie ma co ukrywać emocji, bo ludzie to czują. Ważne jest to, co napisała jedna tutaj osoba. Ważne jest to, aby też je kontrolować oczywiście, bo nikt nie chce wyjść na jakąś histeryczkę czy kogoś po prostu mega pobudzonego, więc warto te emocje kontrolować. Natomiast ludzie czują, czy to, co mówimy, czy to, co prezentujemy, jest szczere i prawdziwe. I muszę Państwu powiedzieć, że ten portal biznesowy LinkedIn, on wprowadził przy zdjęciu profilowym tak zwany, nie tak zwany, tylko może co ja bredzę, plusik. I ten plusik to jest możliwość dodania do zdjęcia profilowego tak zwanej 30-sekundowej czołówki. Po co? Po to, aby właśnie uwiarygodnić, pokazać emocje, jaki ja mam głos, tembr głosu, ciepło, jaką mam mimikę podczas gdy mówię, jakie mam spojrzenie w oczy, jaki mam uśmiech. To są elementy, które zaczynają być w cenie, jeśli chodzi o portale biznesowe, bo ludzie nie chcą zdjęć profilowych, które są wybrane z 70 ujęć od fotografa, który nam zrobił 13 filtrów, nam na to nałożył, a pani wizażystka nas po prostu tak wykonturowała, że jak kiedyś sprzedawałam na OLX-ie jakieś tam rzeczy po moich bliźniaczkach i pani kupiła i mój mąż mówi, słuchaj, to ja zniosę tą torbę. Jak ja zobaczyłam na jej zdjęcie profilowe, mówię, nie, 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 ja to zniosę. Taka ładna była. Jak ja to zeszłam na dół, słuchajcie, jej rozpoznać nie mogłam, bo ona po prostu była zupełnie inna niż na tym zdjęciu. W związku z tym nie ma co ukrywać emocji podczas wystąpienia publicznego, bo ludzie i tak to czują. Ale tutaj zwróciła, też mam bliźnięta, tak, moje mają 5 lat, a mam jeszcze córkę 18-letnią, nie wiem co gorsze. Dobrze, to co ważne jest w tych emocjach, to co ktoś powiedział, ważne jest, aby je kontrolować, ale jeśli się denerwujemy i mamy coś takiego, bo ludzie mają takie, Boże, nie wiem co zrobić z rękoma, wysycha mi gardło, nie wiem gdzie mam się patrzeć, bujają mi się nogi, bujam się, trzęsą mi się ręce, nie wiem co mam zrobić, więc tutaj zaleca się, aby przede wszystkim stanąć w takiej postawie, ja stanę, proszę Państwa, tylko tutaj sobie zapnę rozporę. Proszę Państwa, najlepsza pozycja do wystąpień publicznych
kiedy jesteśmy na stojąco, bo jednak ona najwięcej nam daje możliwości, jeśli chodzi o komunikaty niewerbalne. Teraz uwaga, nie będziecie widzieli mojej głowy, ale to co ważne, czyli najlepsza postawa, bo niektórzy stają przed publicznością i robią tak, na piłkarza, czyli zasłaniają te dolne części ciała, albo na biskupa i tutaj robią po prostu ugniatankę, ale najlepsza pozycja to jest taka, kiedy staniemy prosto i nogi na szerokość bioder, a ręce parkują przy linii paska, właśnie przy pępku. I wtedy, kiedy te ręce są swobodnie tutaj jedna w drugą, nie splatamy, bo zaczynamy strzelać tymi palcami, więc to też nie wygląda profesjonalnie, bo to jest tak, jakbyśmy się denerwowali, ale ręce, które są ustawione przy, no ja to mówię, takiej pozycji parkingowej przy pępku, one dają nam możliwość swobodnej gestykulacji, takiej, która zaczyna po prostu żyć naszym słowem, które mówimy. I my, mając jedna ręka w drugą, to daje nam to właśnie, że ani nam się tak nie pocą, nie mamy takiej tendencji do splątania. Jeżeli natomiast mamy z tym problem, weźmy sobie długopis, weźmy sobie ten sprzęt do przerzucania prezentacji, albo spinacz. Okazało się, że spinacz też jest dobrym elementem, bo jego tak nie widać, a można sobie coś tam tym spinaczem odreagować trochę ten stres. Zwróciłabym uwagę na to, że w tym efekcie pierwszego wrażenia wcale nie liczy się to, jacy jesteśmy naprawdę. I tutaj bym też zwróciła uwagę na to, że my, kiedy ja na przykład bym się spotkała teraz z panią Agnieszką Koziołek, gardło mnie boli, co słychać, źle się czuję, pani Agnieszka Koziołek by się ze mną spotkała, ja oczywiście byłabym ze schorowanym gardłem, boli mnie głowa, jestem załamana tą sytuacją na Ukrainie, bo mam wielu znajomych, tutaj współpracuję też z organizacjami wspierających Ukraińców. I teraz, kiedy pani Agnieszka zobaczyłaby mnie w takiej formie pierwszy raz, to pani Agnieszka pomyślałaby, że ja jestem taka zawsze. Bo ten efekt pierwszego wrażenia to jest te pierwsze 2-3 sekundy, które budują obraz drugiego człowieka w naszym umyśle, w naszym sercu i on niestety zostaje tam na bardzo długo. I nasz mózg oczywiście, on weryfikuje te nasze pierwsze wrażenie, ale nie pod kątem tego, nie, ona na pewno taka nie jest. On weryfikuje pod kątem szukania argumentów na to, że tak, ona taka jest, absolutnie, to jest taka gburowata po prostu baba, absolutnie, nie. To jest na zasadzie, proszę Państwa, jak we wrześniu, październiku ktoś dostaje z matematyki piątka, 4+, piątka i nagle w grudniu 2+, to ja brałam taką kartkę. Nie, ja musiałam się gdzieś pomylić, bo ja już tą osobę po prostu zaszufladkowałam. Dlatego w tym efekcie pierwszego wrażenia, kiedy zaczynamy występować przed ludźmi, włączamy kamerę, proszę zobaczyć, kiedy ten efekt pierwszego wrażenia, on też jest ważny dla nas samych, kiedy my sami się sobie podobamy podczas wystąpienia, podczas kamery, to my od razu też się lepiej czujemy, nasza pewność siebie wzrasta i właśnie wrażenie robisz raz i pani Agnieszko, podałabym wodę, dziękuję, cudownie, ale muszę Państwu powiedzieć, że to doskonale widać na przykład na zdjęciach klasowych, proszę zobaczyć, kiedy fotograf rozdaje zdjęcia klasowe, które są zawsze tragiczne, nie wiem, ja jeszcze nigdy nie trafiłam fotografa, który by zrobił super zdjęcie klasowe, to w pierwszej kolejności, kiedy ktoś bierze zdjęcie, kogo szuka? Siebie. Kiedy włączamy kamerki na Zoomie, na Teamsie i mamy tych okienek, nie wiem, 15, to w pierwszej kolejności szukamy siebie. Więc to pierwsze wrażenie, ono nie tylko jest ważne dla odbiorcy, ale ono jest też ważne dla nas. Dlatego podczas wystąpień publicznych bardzo ważna jest właśnie ta postawa ciała, mimika, uśmiech, gestykulacja, spojrzenie w oczy, ten ciepły kontakt, ludzie lubią, kiedy patrzymy im w oczy, kiedy koncentrujemy się na nich, kiedy mamy, aby dać im poczucie, że jestem dla ciebie tu i teraz, siadaj, opowiadaj. Ludzie to lubią, bo teraz jesteśmy tak przebodźcowani, że wiecie Państwo, muszę powiedzieć, że różne sytuacje są z tymi social mediami teraz, człowiek po prostu naprawdę się zatraca, przecież
muszę Państwu powiedzieć, że te liczniki, co są przy sygnalizatorach, to no są świetne. 72 sekundy stoję na światłach, no to jeszcze coś tam sobie mogę poskrolować. Zamiast popatrzeć na ludzi, na świat, na przyrodę, na inne samochody, pomachać do kogoś, to człowiek siedzi, po prostu wykorzystuje każdą sekundę, to jest straszne. W związku z tym ten efekt pierwszego wrażenia, ważne jest, aby sprawiać wrażenie osoby, która jest pozytywnie, przychylnie nastawiona, bo okazuje się, że ludzie, którzy są uśmiechnięci, którzy wysyłają pozytywne sygnały, im dużo łatwiej jest nawiązać relacje. Trzeba przyznać, że my lubimy osoby, które są uśmiechnięte, życzliwe, serdeczne, takie, my od razu czujemy, że ta osoba jest jakieś flow. No i tak jak tutaj ten cytat, niektórzy powiedzieli wszystko, zanim jeszcze otworzyli usta, więc ten wizerunek, który akurat w tym efekcie pierwszego wrażenia podczas wystąpień publicznych, zwróciłabym uwagę przede wszystkim na dwie rzeczy. Po pierwsze, na dostosowanie dress code'u i wizerunku do grupy odbiorczej, do wydarzenia, a dopiero w drugiej kolejności do swojej osobowości. Bo tutaj bo ten dress code, on oczywiście, ta etykieta, ona też ewoluuje. Mam wrażenie, że przyspiesza nawet, jeśli chodzi o ten dress code, ten alternatywny wizerunek. Dziękuję Pani Anno. Że ten alternatywny wizerunek, tatuaże, tunele w uszach, czy właśnie jakieś piercingi, ja nawet dokładnie nie wiem, jak to się nazywa, że on już zaczyna wkraczać też nawet na ten biznes wysokiego szczebla, ale to wszystko musi być z takim smakiem. Najpierw wartość, czyli merytoryka, a potem dopiero forma. Kolejna rzecz. Kurczę, znowu to jest to, bo to tak nie miało być. Dobrze, ja proszę Państwa cofnę, bo to muszę najpierw to powiedzieć. Proszę Państwa, kiedy zaczynałam z etykietą biznesową, realizowałam takie cykle na uczelniach tutaj w Szczecinie, które miały mi dać pogląd, jak studenci podchodzą do zakresu etykiety biznesowej, kultury savoir-vivre. I po jednym z takich cyklów studenci wypełniali ankietę ewaluacyjną i jedna studentka napisała mi, oceniła tam te zajęcia i na koniec po skryptum napisała mi tak: Pani Ewo, skoro Pani uczy nas kultury, słowa, języka, zachowania, wizerunku, to nie powinna Pani używać zwrotu w każdym bądź razie, bo to jest błąd. Powinno być w każdym razie lub bądź co bądź. Już nie robię tych ankiet, ale to spowodowało, że ja mówię, Boże, człowiek żył przez 40 lat w nieświadomości, że to jest błąd. I zaczęłam się zastanawiać, skąd to się u mnie wzięło. Pojechałam na weekend do rodziców, a mama, no bo wiesz, bo Krysia dzwoniła, no nieważne, no w każdym bądź razie. Mówię, okej, czyli z domu. Spotykam się z koleżankami ze szkoły, one, no wiesz, no ale Ewka, no w każdym bądź razie. I mówię, okej, czyli środowisko szkolne. Okazuje się właśnie, że to, co powszechnie używane, ono nie zawsze musi być zgodne z normami na przykład kultury języka. I okej, spotykam się z ludźmi, dla których może to nie mieć znaczenia, ale może być taka sytuacja, że pójdę, robię wystąpienie publiczne, autoprezentację, biorę udział w kolejnym etapie rekrutacji na ważne stanowisko, gdzie rekrutuje mnie osoba, która wie, że to jest błąd, i taki jeden błąd może kosztować mnie po prostu, że nie. W związku z tym zaczęłam analizować słownik, którym się posługujemy, i okazało się, że coraz więcej artykułów pojawia się o tym, że warto z tego słownika wyeliminować słowa. Tak, profesor Miodek i profesor Bralczyk, absolutnie tak. Eksperci językowi zaczynają zwracać uwagę na to, że warto jest wyeliminować z naszego słownika słowa, które nic nie wnoszą, są powszechnie używane, oklepane, mało tego, działają ludziom na nerwy. I teraz co to są za słowa? Szczerze mówiąc, tak naprawdę, generalnie, w sumie, w ogóle, faktycznie, prawdę mówiąc, na dzień dzisiejszy, strasznie się cieszę. W każdym bądź razie, zamiast w każdym razie lub w cudzysłowiu, zamiast w cudzysłowie, no i te nasze zdrobnienia, rachuneczek, pieniążki, całe rączki, chwileczkę, minutkę, momencik,
mamy coś takiego, że te zdrobnienia, one są popularne nawet, dzisiaj nie mamy na to czasu, ale w przypadku skracania dystansu, my jesteśmy w takiej kulturze, gdzie Barbara bardzo szybko staje się Basią, a Krystyna Krysią, więc tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że nie ze wszystkimi, nie wszędzie, ale dzisiaj nie o skracaniu dystansu. Dwa najważniejsze elementy autoprezentacji. Spójność. Ludzie to czują. Czy reprezentujemy samego siebie, czy stosujemy jakieś elementy gry i taktykę. Tak powiedział świętej pamięci Władysław Bartoszewski, zresztą jego urodziny chyba były niedawno. Ludzie to czują, czyli czują, czy jesteśmy tu dla nich teraz w tej chwili, to jest szczere zainteresowanie, szczera sympatia, czy tylko myśl, żeby załatwić interes jakiś, nawet jeżeli to jest jakieś wystąpienie, przemówienie, przekonanie kogoś, przecież teraz nawet te MLM-y, które działają, one też działają na zasadzie wystąpienia publicznego, my prezentujemy pewien produkt i teraz jeśli my jesteśmy spójni, proszę zobaczyć, mamy wiele takich firm, które mówią o wielkich wartościach, operują wielkimi słowami, ale jak przychodzi co do czego, to czasem się to mija trochę z rzeczywistością. A ta spójność jest nam potrzebna do tego, aby właśnie mieć tą wiarygodność, bo potem jest dużo łatwiej ze zbudowaniem tego zaufania, relacji, podtrzymania więzi. I druga rzecz, skupienie na odbiorcy. Ludzie to czują. A jak czują, że jesteśmy na nim skupieni, słuchamy, chcemy wiedzieć, z czym do nas przychodzi, albo zadajemy pytanie i sami sobie czasem na nie odpowiadamy, albo nie dajemy dojść do słowa, przerywamy. Proszę zobaczyć, ile mamy w telewizji takich wywiadów. Ja pani nie przerywałem, albo proszę mi nie przerywać. Proszę państwa, zachowujecie się państwo jak dzieci, proszę sobie nie przerywać. Nie? Czyli skupieni na odbiorcy, bo okazuje się, że przeciwieństwem mówienia nie jest słuchanie, przeciwieństwem mówienia jest czekanie, aż ta osoba, z którą mamy kontakt, powie, pokaże, da nam to, z czym do nas przychodzi. I jak ta osoba to dostaje, to my wtedy mamy z jej strony taką chęć na bliższą znajomość, na przykład na to, abyśmy mogli przedstawić jakiś projekt, przedstawić jakiś pomysł, mało tego, czasem dają się do tego przekonać. W związku z tym warto tutaj w tym kierunku iść, jeśli chodzi o te dwa najważniejsze elementy. Proszę Państwa, i mam dla Państwa do zaprezentowania literaturę z tego zakresu, która może się przydać. Mirosław Oczkoś, Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia, fenomenalna książka. Ja muszę Państwu powiedzieć, że te prace domowe, te prace dla dzieci, które przygotowałam na lekcje, to muszę Państwu powiedzieć, że tutaj oprócz takich pytań do młodzieży, 6 pytań przygotowałam do pracy, ale też zadanie dla uczniów jest takie, aby przygotowali krótkie, około 2-minutowe wystąpienie, podczas którego opowiesz o swoim stylu ubierania się, co decyduje o tym, że wybierasz takie, a nie inne ubrania i czym się kierujesz przy wyborach zakupowych. I tutaj ważne jest, aby uczniowie zastosowali jedną z tych dwóch metod dzisiaj omówionych, czyli albo zadaj im pytanie, albo storytelling. I trzecie zadanie jest właśnie na poprawę dykcji. Ja tutaj Państwu dołączam 20 zdań, które fajnie jest sobie zrobić z korkiem, czyli najpierw tutaj jest też opis, włożyć korek, przeczytać na przykład, ja to zwykle robię na zasadzie warsztatów i losują numerek, czytają najpierw z korkiem, to nic, że trochę się brzmi jak taki toady z gumisiów, ale po przeczytaniu kilku zdań, to tak około 20-30 sekund, kiedy wyjmiemy ten korek, to aparat mowy jest już tak rozluźniony, że no dużo fajniejsza jest ta dykcja, wyraźniejszy ten język, dużo łatwiej nam pracuje w tej buzi. Druga książka to jest o sztuce wystąpień publicznych Macieja Orłosia, też serdecznie polecam. Brian Tracy, Mów i zwyciężaj, bardzo dużo z niej korzystałam. I Dale Carnegie, jak stać się doskonałym mówcą i rozmówcą. Ja muszę Państwu powiedzieć, że moja praca na LinkedInie
na moje publikacje, które zaczęłam publikować około rok temu, z zakresu etykiety biznesowej, savoir-vivre, wizerunku czy wystąpień publicznych, spotkały się z bardzo dobrym odzewem. Ludzie zaczęli chętnie dzielić się, tak jak tutaj Państwo, swoimi spostrzeżeniami, obserwacjami, doświadczeniami, ponieważ są z różnych obszarów zawodowych, z różnych branż, na różnych stanowiskach. I w pewnym momencie zauważyłam, że pod publikacjami jest tak dużo ciekawych, wartościowych komentarzy, które są w zasadzie wsparciem tej podręcznikowej etykiety, że postanowiłam zebrać te publikacje w taką książkę Kulturalnie w social mediach. Tutaj są poruszone wątki różne, od tego wegetarianie, weganie przy świątecznym stole, czy po wizytówki, co zrobić z torebką na przyjęciu. Każdy taki dział, on jest krótką publikacją, zawiera kod QR, który po zeskanowaniu przenosi Państwa do publikacji. W książce macie Państwo wybrane komentarze osób, które są prawdziwymi użytkownikami, nie jest jakaś Krysia z Siedlec, tylko prawdziwymi użytkownikami tego portalu biznesowego LinkedIn. Można do nich zajrzeć, można ich zaprosić do swoich kontaktów, można skomentować ich komentarz, ja też dostaję to. To jest książka, która się cały czas pisze. Ludzie, którzy kupili moją książkę, nawiązują właśnie ten ciepły taki kontakt z tymi użytkownikami LinkedIna, ale to też pokazuje, że Państwa doświadczenie i obserwacja właśnie w tej branży, w której Państwo jesteście, czyli w oświacie, czyli wystąpienia publiczne, kontakt z dorosłymi, kontakt z młodzieżą, jest fenomenalnym zbiorem i źródłem wiedzy i bazy, którą warto się dzielić, dlatego że podręcznikowa etykieta jest sucha, bez takich przykładów, doświadczeń, dlatego jeśli Państwo zechcą wpaść do mnie na LinkedIna, na Facebooka, podzielić się pod niektórymi publikacjami, swoimi doświadczeniami, będę bardzo zadowolona, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jest 18:59, jestem teraz dla Państwa dyspozycji. Było mi bardzo miło i tak jak ktoś powiedział, ojej, już dzwonek, ojej, już 19, zleciało. Dziękuję Państwu za wyrozumiałość, jeśli chodzi o mój głos. Rzadko mi się to zdarza, sama nie wiem, z czego to wynika, ale daliście mi Państwo dużo dobrej takiej energii w tych komentarzach, co mnie chyba uzdrowi, coś czuję. Proszę Państwa, czy mają Państwo do mnie jakieś pytania? Jestem tutaj dla Państwa, jestem też właśnie w social mediach, jak będą jakieś pytania. Nie nadążam czytać, a takie fajne rzeczy piszecie Państwo. Dziękuję, bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. Najlepsze szkolenie ever. A, nie zdążę nawet zrobić zdjęcia. Pani Elżbieto, jak się cieszę, że mnie Państwo to zaprosiliście. Tego chyba mi było trzeba na ten dzisiejszy dzień. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, ja się oczywiście dokładam do tych wszystkich pozytywnych opinii, było super, ja też siedziałam i słuchałam z zapartym tchem. A jeszcze, przepraszam Pani Elżbieto, bo chciałabym tutaj dodać to, że właśnie, że bardzo wszystkim dziękuję, jeśli nie ma pytań, to bardzo dziękuję za to, że Państwo poświęciliście mój czas i kończąc zgodnie z tym, co mówiłam, chciałabym Państwa zostawić z tym, że wystąpienia publiczne dla dorosłych i dla młodych ludzi to jest takie trochę wyjście z tej strefy komfortu i wejście na taki grunt stresu, tremy, ale muszę powiedzieć, że warto, dlatego że kiedy ja mam takie wrażenie, że największym naszym wrogiem są właśnie nasze obawy i wątpliwości, a kiedy my z tego zrezygnujemy i wyprzemy to i powiemy Ewka, do it, to naprawdę dużo więcej możemy zyskać, bo tak jak powiedziałam na początku, do realizacji nie przychodzą te pomysły, które są najlepsze. Do realizacji przychodzą pomysły, do których uda się przekonać odpowiednie osoby, a żeby ich przekonać, trzeba wiedzieć jak. I z tym chciałabym Państwa zostawić. Bardzo serdecznie dziękuję. Wcześniejsze webinaria możecie Państwo zobaczyć na stronie Fundacji Przedsiębiorczości Revas i bardzo dziękuję za te wszystkie tutaj komentarze.